Ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i wspólnie z Dorotką wybraliśmy się tym razem na Ponidzie. Spłyniemy kajakiem rzekami Białą Nidą, Czarną Nidą oraz Nidą i zobaczymy najciekawsze atrakcje zlokalizowane wzdłuż tych rzek. Lecimy! Biała Nida to najkrótsza i najpłytsza z wymienionych przez nas rzek. Momentami ma tylko 20 cm głębokości, szerokość waha się od 2 do 5 metrów. Początkowo rzeka jest bardzo wąska. Chwilami płyniemy pod wierzbami rosnącymi przy brzegu. Po niecałych 2 kilometrach pięknie i ostro meandruje w dolinie otulonej sosnowymi lasami. Na Białej Nidzie wystartowaliśmy w Bizorędzie i powiem Wam, że to nie jest nudna rzeka. Ona bardzo silnie meandruje, ma całkiem silny nurt. Trzeba uważać płynąc, ponieważ w tym nurcie jest sporo korzeni, są też bystrza, więc czujność 10, a my przy okazji tutaj i zdjęcia robimy i filmujemy, więc w naszym przypadku czujność 20 dorosła, nie? No raczej. Po to, żeby to nagrać, musieliśmy się na chwilę zatrzymać, no ale lecimy dalej. Płynąc dalej widzimy żółcące się piaszczyste skarpy wśród lasów, a na zakrętach rzeki fajne plaże, na których można się zatrzymać. Rzeka naszym zdaniem nadaje się do spływu dla każdego, może poza osobami, które na kajak siadają pierwszy raz. Powoli kończymy nasz spływ Białą Nidą z Bizorędy. I powiem Wam, że dawno nie widziałem takiej ładnej rzeki. Naprawdę tu jest ślicznie. Na początku ona jest taka bardzo wąska. Ciągle kręci, bardzo mocno meandruje. Jest tu kilka bystrzy, przy których, już mówiłem o tym zresztą, przy których troszkę mieliśmy pietra, ale na szczęście tej kapitan Dorysek dał sobie radę. Ja również. Poza tym jest bardzo malowniczo. Cały czas płyniemy w takim terenie, gdzie obok są łąki, a kawałek dalej jest las sosnowy, więc coś jest na horyzoncie, ten horyzont się cały czas zmienia. No, przepięknie. No, Dorysku, dodaj dwa słowa. Gdybyście się wybierali w te okolice, to koniecznie zabierzcie coś przeciwko marom, bo tak gryzą i te muchy takie wielkie. Gzy chyba. O Jezus, my zapomnieliśmy dzisiaj i niestety, ale mamy takie bąble. Więc tak, to taka porada, żeby zabrać coś na komary, ale poza tym piąteczka. Blisko Żernik, gdzie kończy się spływ Białą Nidą, znajduje się tokarnia, a w niej Muzeum Wsi Kieleckiej. To prawdziwa perełka idealnie wpisująca się w malowniczy krajobraz Ponidzia, jak widać pięknie położona na wzgórzu wśród lasów. Skansen doskonale prezentuje różnorodność zabudowy wsi i małych miasteczek regionu świętokrzyskiego. Zachwyca różnorodnością zabytkowych budynków, od drewnianych chat, po zabytkowy kościół i młyny. To miejsce, które pozwoli lepiej zrozumieć Ponidzie i region świętokrzyski. Dziś, Szanowni Państwo, Nida Czarna. Od Morawicy do Ostrowa. Dowiedzieliśmy się, że to jest taki reprezentacyjny odcinek. Są na nim też bystrza, więc będziemy spinać pośladki, żeby nic się złego nie wydarzyło. Postaramy się, o ile będzie to możliwe, Wam wszystko po drodze pokazać. Na szczęście dopisuje pogoda, bo prognozy były bardzo różne, ale możemy powiedzieć wprost, chyba mamy trochę szczęścia. Ten odcinek od Młyna w Morawicy, my na razie tak przepłynęliśmy około 1,5 kilometra, ale jest zjawiskowy, jest przepiękny, jest taka spokojna woda, bo wiadomo, że młyn powoduje spadek prędkości nurtu, ale jest tej masę kaczek, jest dużo naprawdę ciekawej roślinności wodnej, dużo warzyw. Miło jest płynąć w takich warunkach, naprawdę ładnie. Czarna Nida ma prawie 64 km długości i jest jedną z najpiękniejszych rzek Ponidzia.
my wybraliśmy się na najbardziej reprezentatywny odcinek od Morawicy do Ostrowa. Powiem tak, że Czarna Inda jest bardzo piękna, ale to nie jest bułka z masłem, ponieważ są Bystrza, są kamienie, no i są też takie płcizny, bo płyniemy w sierpniu i tak widać, że poziom wody 10 cm niższy niż normalnie. Co tam, Dorys, mnie kamerujesz? Myślę, że nie muszę wysiadać. Zobaczcie, no właśnie tak wygląda małżeństwo i podział ról w małżeństwie. Tutaj Dorys zajmuje się... Ale nie zgadzasz się z czymś, czego nie rozumiem? Nie, Dorys, co ja będę na wizji omawiał różne historie i podział ról. Też nie polecam. No, także przeciągnąć i płyniemy dalej. W sierpniu w tym roku akurat jest 10 cm niżej. Myślę, że gdybyście płynęli tak na początku sezonu, tej wody będzie wystarczająco i przez różne miejsca spokojnie płyniecie. Jeszcze kawusia, tylko kawusia. Będzie. I goferek. Goferka, mam ochotę na gofra. Płynąc Czarną Nidą, nie spodziewajcie się jakiegoś szybkiego tempa płynięcia, szczególnie na tych pierwszych 3-4 kilometrach, ponieważ jest tam dużo bystrzy, dużo roślinności, ale moim zdaniem na Czarnej Nidzie właśnie nie o to chodzi, żeby robić tempo, tylko żeby sobie spokojnie spłynąć i podziwiać to, co jest, bo ten odcinek, tych kilka kilometrów zaraz za młynem, jest po prostu przepiękny. Dalej zresztą też. I jak na razie po tych odcinkach, które widzieliśmy, Nida, Biała Nida i Czarna Nida, to ten odcinek, Czarna Nida, jest chyba moim zdaniem najpiękniejszy. Tuż za Żernikami Czarna Nida spotyka się z Białą i tworzą nidę, która wijąc się podobnie jak jej odnogi, wpada w końcu do królowej polskich rzek Wisły. Kajaki na te spływy bierzemy z wypożyczalni po Nidzie Kajakiem, która znajduje się nad Nidą w Nowych Kotlicach, w malowniczo położonym dworku pod lipą. Sam dworek pochodzi z XVIII wieku, w 1911 został gruntownie wyremontowany, co odnotowano nad wejściem. Można tu podziwiać jedne z piękniejszych zachodów słońca, jakie widywaliśmy na Ponidziu. Kolejnego dnia, dzień dobry, mówimy już z Pińczowa, a właściwie z pińczowskich Błoni, gdzie urokliwie meandruje rzeka Nida. Pińczowem odkrywamy sporych rozmiarów zalew, po którym można pośmigać nie tylko kajakiem. Akwen nadaje się też do żeglowania. Tutaj z klubu Kontiki pożyczymy kajaki na dalszy spływ rzeką Nidą. Jak widać, mają tu nie tylko kajaki. Na wzgórzu nad miastem góruje kaplica świętej Anny. Jedyna pozostałość po przepięknym pińczowskim zamku. Roztacza się stąd urokliwy widok na okolice. Zaprojektowana przez Santiago Gucciego i zbudowana w początkach XVII wieku w stylu manierystycznym, zachwyca prostotą i elegancją. Jej bielone mury oraz kształt wyróżniają ją na tle innych zabytków regionu. Wnętrze kaplicy jest skromne, ale niezwykle urokliwe. Można je podziwiać raz w roku, w dzień świętej Anny. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym miejscu na naszej trasie. Witamy w Pińczowie. Ja nie ukrywam, że wstałem dzisiaj na wschód słońca, wcześniej 4:30, ale się nie odzywałem, bo o tej porze mózg lepiej działa niż człowiek wygląda. Dlatego teraz mówię dzień dobry i chcę Wam pokazać za chwilę to, co udało mi się zobaczyć
o poranku o wschodzie słońca w Pińczowie. Obecny kościół świętego Jana Ewangelisty to dawny klasztor i kościół ojców Paulinów. To imponujący zespół sakralny, który powstał w XVI wieku. Łączy styl renesansowy z barokowym. Kościół wyróżnia się piękną fasadą oraz bogato zdobionym wnętrzem, w którym zobaczycie polichromię, freski oraz barokowe ołtarze. Ale niestety jedynie podczas mszy. Kościół znajduje się tuż przy rynku, więc łatwo do niego trafić. Słuchajcie, to jest jakiś fenomen. Kolejne miasteczko z przepięknym rynkiem, na którym nie ma betonu, a jest kolejny park. Są stare zadrzewienia, są ławeczki, jest miejsce, gdzie młodzi i starzy mogą po prostu sobie posiedzieć, odpocząć w cieniu. Nie ma patodeweloperki, gdzie wszystko wycinają i stawiają bloki. Tak. Ładnie. Przepięknie, naprawdę przepięknie. Słuchajcie, jestem bardzo mile zaskoczony. I chociażby z tego powodu tutaj warto przyjechać, ale nie tylko, bo tu jest kilka uroczych miejsc. Ten budynek, który widzicie za moimi plecami, to jest najstarsze gimnazjum w Polsce i prawdopodobnie jedno z najlepszych gimnazjów w Polsce. Ukończył je Hugo Kołłątaj i uczyła się tutaj również rodzina naszego słynnego powieściopisarza Stefana Żeromskiego. Uczył się tutaj jego ojciec Wincenty i brat Kajetan. Z tamtego gimnazjum został tylko parter i piwnice, reszta jest nadbudowana, a na ścianie jest tablica informująca właśnie o tym, że uczył się tutaj Hugo Kołłątaj. I co ciekawe, bardzo wiele budynków, tych zabytkowych budynków w Pińczowie, jest związanych z reformacją, tak jak cały Pińczów. Druga z wież, która dominuje nad miastem, należy do kościoła i klasztoru franciszkanów. Jego budowa rozpoczęła się w połowie XVI wieku. Jest to jeden z najważniejszych zabytków Pińczowa i okolic. Architektura łączy gotyckie i barokowe elementy, co jest wyjątkowo uroczym połączeniem. Dziś wnętrze sanktuarium Matki Boskiej Mirowskiej można odwiedzać o różnych porach dnia. Zachwyca bogatym wyposażeniem, w tym barokowymi ołtarzami, pięknymi freskami oraz cennymi obrazami. Przylegający do kościoła klasztor przez wieki pełnił ważną rolę w życiu duchownym i kulturalnym Pińczowa. Dziś zachowuje swoją funkcję sakralną. W tamtego roku film kręcili. Tutaj? No. Pamięta pan jaki film? Zapomniałem se. No. Ale polski? Polski. Tu przyjechali wszyscy i ten tu płot taki stary, to takie, że to staro. No bo tu filmowe takie są. No, kadry, no, ładnie. No. No dobra, jadę. No. Bardzo panu dziękujemy. No, nie ma za co. Dzielnica Mirów to wyjątkowo klimatyczne, choć dziś w dużej części pełne opuszczonych domów miejsce. Warto się tu przejść, by poczuć urok dawnego Pińczowa. Za klasztorem franciszkanów znajduje się niezwykły dom, którego zdobienia przypominają architekturę Florencji z ich charakterystyczną rustyką. To dom ariański, który był miejscem spotkań braci polskich, najbardziej postępowych reformatorów kościoła. Doszliśmy do synagogi w Pińczowie, chyba najlepiej zachowanej synagogi z okresu XVI i XVII wieku, z pięknymi freskami, oryginalnymi freskami w środku, z pięknym sklepieniem, naprawdę robi wrażenie. Też przy okazji dowiedzieliśmy się, że Pińczów w dawnych czasach był najbardziej żydowskim miastem w Polsce. Ponad 80% mieszkańców to byli Żydzi. Synagoga jest własnością samorządu. Trzymamy kciuki, żeby udało im się znaleźć pieniądze na renowację tej synagogi, bo ona jest przepiękna i warto by było ją
wyremontować, przeprowadzić prace konserwatorskie, żeby ona mogła po prostu cieszyć oczy nie tylko nasze, ale innych turystów. Co ciekawe, macewy z żydowskich cmentarzy z Pińczowa zostały wklejone w mur okalający tę synagogę. Ona jest wykonana z wapienia pińczowskiego, który po wydobyciu jest dosyć miękki, później twardniej, ale mimo wszystko natura nie jest dla niego łaskawa i właśnie dlatego mówię tutaj o pracach konserwatorskich, które są potrzebne, żeby zachować te przepiękne freski, które są w środku. Żeby odwiedzić synagogę, trzeba najpierw wybrać się do Muzeum Regionalnego w Pińczowie, bo właśnie tam można kupić bilety na zwiedzanie najciekawszych miejsc Pińczowa. Zlokalizowane jest obok kościoła świętego Jana i Ewangelisty w dawnym klasztorze ojców Paulinów. W muzeum możecie zobaczyć wystawy czasowe, jak ta poświęcona historii powstania styczniowego z wieloma zbiorami z prywatnych kolekcji mieszkańców Ponidzia. Jedną z najważniejszych ekspozycji jest ta poświęcona Adolfowi Dgasińskiemu, pisarzowi i publicyście związanemu z Pińczowem. Tutaj można obejrzeć rękopisy, fotografie i rzeczy osobiste oraz pamiętniki z podróży do Brazylii, gdzie odwiedzał tamtejszą Polonię, którą również pokazywaliśmy w filmach na naszym kanale. Jest też spora ekspozycja poświęcona pińczowskim Żydom. Takiej bombie informacyjnej czas na wyciszenie na łonie natury, czyli spływ rzeką Nida. Można go rozpocząć na przystani w Pińczowie, która znajduje się tuż za mostem. To jeden z łatwiejszych odcinków, dlatego szczególnie polecany jest początkującym kajakarzom lub rodzinom z dziećmi. Jesteśmy w Chrobierzy, skąd zaczynamy nasz kolejny odcinek spływów po Nidzie. Piękna rzeka, idealne, wręcz wymarzone warunki pogodowe. Może nawet jest ciut za ciepło, ale taki czas spędzony na rzece no, po prostu jest boski. Nida jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 151 km. Odcinek z Chrobrza do Wiślicy, którym płyniemy, ma 18 km i udało nam się go pokonać w ponad 5 godzin. Rzeka zaskakuje meandrami, które wypłukują piasek na zakrętach i dość często tworzą urocze, piaszczyste plaże. Powiem wam o Nidzie, że w internecie możecie znaleźć informacje, że to jest taka typowo nizinna rzeka. Oczywiście lewy dopływ Wisły, rzeka o leniwym nurcie, ale ja bym się z tą informacją o leniwym nurcie nie do końca zgodził, dlatego że jak my tu płyniemy, to ona naprawdę całkiem żwawo śmiga. Momentami są takie odcinki, że nie trzeba kompletnie nic robić, rzeka ładnie ciągnie. Jak ktoś lubi taki spływ na leniwca, to można spokojnie również na leniwca ją pokonać, tylko oczywiście dużo dłużej. Ten odcinek, który my płyniemy, teoretycznie powinno się pokonać w 5 godzin. Pan, od którego z wypożyczalni Contiki, od którego wypożyczamy kajaki, powiedział nam, że najszybsza ekipa przepłynęła ten odcinek w godzinę 50. A najwolniejsza w 11, więc im się zupełnie nie spieszyło i podejrzewam, że to byli właśnie ci leniwcy, którzy szli z nurtem. Powiem wam, że to co mnie zaskakuje na Nidzie, to to, że ona teoretycznie nudnawa, szeroka, ale jest bardzo płytka i jest jedną z najcieplejszych rzek w Polsce i w związku z tym na Nidzie w wielu miejscach można po prostu wyjść z kajaka, pochodzić sobie. Jak ktoś chce, to może popływać, chociaż tu jest płytko, więc spływanie może być ciężko. Ale to jest też jakiś urok, że można sobie po prostu, szczególnie w takie dni jak dzisiejszy, gdy mamy tak 28-29 stopni, to po prostu można się schłodzić. Z
Zakończyliśmy odcinek spływu w Wiślicy. Dotarliśmy do jednego z najmniejszych miast w Polsce, jednego z najstarszych miast, ponieważ ono istniało od IX wieku naszej ery. Legendy głoszą, że założył je książę Wiślimir, a później Mieszko I wcielił do swojego królestwa. Lećmy zobaczyć, co ciekawego można zobaczyć w Wiślicy. Wiślica była jednym z najważniejszych ośrodków państwa Piastów, a jej czas świetności przypada na okres średniowiecza. Zacznijmy od Bazyliki Kolegiackiej, która widoczna jest w promieniu wielu kilometrów i góruje nad miastem. Gotycka świątynia została zbudowana w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Wrażenie robi zarówno architektura, jak i wnętrza, a także znajdująca się obok późnogotycka dzwonnica z połowy XV wieku, która dodaje uroku całości. W podziemiach bazyliki z wejściem na jej tyłach znajduje się muzeum archeologiczne. Po wejściu do środka zobaczycie romańską kaplicę, która była pierwszą murowaną świątynią, jaka powstała w dawnej Wiślicy. Obok obejrzeliśmy fragmenty ceramiki, narzędzi, biżuterii oraz elementy architektury z tego okresu pochodzące z wiślickich wykopalisk. Jednym z najważniejszych eksponatów muzeum jest płyta Orantów z początku XII wieku. To unikalne dzieło sztuki przedstawia postacie modlące się w typowej dla średniowiecza pozie, stanowiąc cenny przykład wczesnośredniowiecznej sztuki i religijności. Niewielka Wiślica ma jeszcze jeden niezwykle cenny zabytek, jakim jest dom Długosza. Gotycką kamienicę ufundował w XV wieku słynny kronikarz Jan Długosz. Uczył tu m.in. królewskich synów. Dziś znajdują się tu eksponaty sztuki sakralnej oraz elementy sakralnej architektury i zabytki rzeźbiarstwa. Wiślicki rynek, podobnie jak ten w Pińczowie, urzeka parkowymi zadrzewieniami, w których cieniu można się schronić w upalne dni. Na obrzeżach miasta znajduje się średniowieczne grodzisko, jedno z dwóch z przełomu X i XI wieku. Przyznajcie sami, że Ponidzie potrafi zaskoczyć i zachwycić. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie lajka oraz oczywiście suba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale.